jak Państwo wiecie, podjęliśmy taką próbę w ostatnich miesiącach, żeby usiąść z naszymi partnerami do takiej już konkretnej debaty programowej o rozwiązaniach w zakresie energetyki, służby publicznej, tego jak państwo powinno być zorganizowane. Nie udało się to na razie. Mam nadzieję, że się uda. Dziś chcemy zrobić krok do przodu. I chcemy zaproponować, położyć na stole, wyślemy to liderom wszystkich demokratycznych ugrupowań, naszym partnerom, których niezwykle szanujemy, ten zestaw prostych zasad. One są proste, nazwiecie je być może truizmami, ale bardzo byśmy chcieli, żebyśmy się wszyscy pod nimi podpisali. Żeby nikt nie mógł mieć wątpliwości, że są rzeczy, które nas łączą. Że nawet jeżeli boimy się dzisiaj niektórzy z nas tego, że będą rzeczy, które nas będą kiedyś różnić, bo będą i to jest naturalne w polityce, to jednak mamy jakiś wspólny fundament, na którym stoimy. Dajmy Polakom na wakacje taki prezent, żeby mogli, ci, których jeszcze na to stać, wy, którzy jeszcze mogą sobie na to pozwolić, wyjechać z optymizmem, z nadzieją, z przekonaniem, że naprawdę pójdziemy do przodu, że po tej demokratycznej stronie sceny politycznej jest zgoda, jest nadzieja, jest wspólne myślenie o państwie, o tym, jak powinno wyglądać państwo, popis.